Śmiało, śmiało. Tam z tyłu kolega. Fajne pytanie pod względem, czy preferujecie na sucho, czy na mokro. To może kolega tu. Znaczy, mam większe doświadczenie? Tak. On ma trójkę. Dobrze, to jak sobie radzicie z parującymi szybami? No i czy na sucho, czy na mokro? Na to pytanie mi ciężko odpowiedzieć, ale...